Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest pułkownik Piotr Wroński, a zaczynamy naszą rozmowę od tego, co się wczoraj wydarzyło, czyli od egzekucji medialnej Antoniego Macierewicza. Wywiad z byłą męską prostytutką, człowiekiem, który pracował w takiej agencji towarzyskiej VIP dla panów, obsługiwał celebrytów, biznesmenów, ale też polityków z pierwszych stron gazet. Wywiad przeprowadził Piotr Krysiak, dziennikarz znany z publikacji Kobiet w Dubaju i Chłopców z Dubaju o prostytucji eksportowej za duże pieniądze. No i tu po prostu wychodząc z tego samego założenia, które ja kiedyś wyszedłem, że jeżeli polityk taki jak Jarosław Kaczyński hejtuje, szczuje na LGBT, to można ujawniać jego preferencje seksualne, zrobił wywiad, w którym właśnie z tego samego powodu, cytując też nienawistne wypowiedzi pod adresem tych środowisk Antoniego Macierewicza, doprowadził do opisania no, takich relacji, które miały miejsce kilkanaście lat temu. Tutaj pan po prostu opowiedział, jak przyjeżdżał do mieszkania do Antoniego Macierewicza, że było to kilkukrotne, ale wcześniej też przywoził mu rozmaitych chłopców, ale pan Antoni poprosił jego szefa, szefa właściciela agencji towarzyskiej i o właśnie o niego. Powiem tak, moje doświadczenie dziennikarskie mówi mi, że to jest, nie ma tekstów i nie ma materiałów, które pojawiają się bez powodu. Wydaje mi się, że stawiamy taką hipotezę w jednym z materiałów dzisiaj z Tomkiem Szwajgiertem, że jest to część walki o władzę w PiS. I część takiej być może zapowiedź najbardziej brutalnej kampanii prezydenckiej w historii Polski, dlatego że w Polsce, w przeciwieństwie do zakrajów zachodnich, obyczajówką się nie gra. A pan już zapowiedział, że pan ma inne podejście do tej sprawy, więc zamieniam się w słuch. Znaczy inne podejście. W ten sposób, że przykro mi, panie redaktorze, ale obaj panowie ograniczacie to tak naprawdę tylko do faryzeuszostwa i hipokryzji PiS-u. To nie o to chodzi, moim skromnym zdaniem. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że po raz pierwszy, jeżeli państwo mnie obserwują od wielu lat, po raz pierwszy mówię publicznie na te tematy. I poruszam ten temat. Ja muszę zacząć od deklaracji, która jest znaną wielu z was, bo składałem wielokrotnie, ale przypomnę. Dla mnie ważny jest człowiek, czy jest dobry, czy zły, czy jest głupi, czy jest mądry, czy robi świństwa, czy nie robi świństwa bliźni. Nie widzę płci, rasy, religii, preferencji seksualnych, wyglądu, tego wszystkiego. Nie obchodzi mnie. Dlatego nigdy w rezultacie nie poruszałem, tak mówiąc, tych tematów. Mam swoje własne zapatrywania. Ja jestem białym heteroseksualistą i tego się absolutnie nie wstydzę. Nie wypowiadam się również na te tematy z wielu powodów. Również dlatego, że stwierdziłem, że to nie ma absolutnego sensu. Cała ta sprawa z homoseksualizmem, z tym, o czym był ten program, jest ewidentnym przykładem tego, co ja nazywam merkelizmem, fałszu totalnego merkelizmu, całego fałszu tej Europy merkelistycznej, całego fałszu poprawności politycznej. Chcę powiedzieć, że ten program dla mnie był programem obrzydliwym. Obejrzałem go z trudem. Nie dlatego, że był taki pruderyjny i w odróżnieniu od poprawnie politycznych Europejczyków, ja nie nazywam prostytucji seks workerami, tylko dużo gorzej, co nie oznacza, żebym potępiał je w sensie, bez względu na to, czy to męskie, czy żeńskie, żebym potępiał je w sensie moralnym, czy jakimkolwiek, to jest ich sprawa. Mnie to nie interesuje, ja nie życzę nikomu tego typu kariery, uważam, że można zarobić dużo, ale potem się bardzo tego może żałować, ale to jest moja sprawa. Nie, pieniądze są bardzo ważne, ale nie najważniejsze. Par sześć. Oddzielam to również od wszelkich spraw religijnych, moralnych i tak dalej. Ale wkurza mnie ten cholerna hipokryzja, którą właśnie dzisiaj było widać po zdaniach, jakie sobie poczytałem, wygłaszanym przez PiS, PSL i przez wielu zresztą, na temat związków partnerskich.
I teraz powiem coś, co prawdopodobnie uczyni ze mnie wroga tak zwanych środowisk LGBT. Dlatego, że ja uważam, że spokojnie dojdziemy i do Macierewicza i do tego wszystkiego, że ustawa o związkach partnerskich bije przede wszystkim środowiska LGBT i one tego nie chcą. Bo jeśli ja, jako biały heteroseksualista, mam żonę, pan też ma żonę, jeżeli mamy jawne małżeństwo, nosimy obrączki bądź nie nosimy, to już nasza sprawa, ale jesteśmy wszędzie jako żonaci, to nie można nas chronić. Wyobraźcie sobie Państwo, że zakazane są małżeństwa w ogóle. I że zakazane jest bycie w parach, że żyjecie sobie w jakichś takich związkach z kobietami heteroseksualnych i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, proszę Państwa, nie macie tak zwanej ochrony prawnej, różnych historii i tak dalej, ale cały czas możecie chodzić, uchodzić za ofiar. Bo wygodniej być w związku partnerskim, prawda, i trzeba się ujawnić, trzeba powiedzieć, kto jest moim partnerem, kto nie jest moim partnerem. Zacząć się zachowywać tak, jak się zachowają wszyscy ludzie na świecie żyjący w stadłach małżeńskich bądź jakichkolwiek stadłach w tym momencie. I to jest ten problem. I z tego programu ten problem mi wynika. Cały wynika i to jest dla mnie najważniejsza rzecz tego programu i dlatego bardzo dobrze, że pan Krysiak zdecydował się na ten program z tą Danką, bo to pseudonim będę używał, Danką, która notabene, która, będę mówił również, która nie jest najprawdopodobniej, nie jest prawdopodobnie klasycznym homoseksualistą, tylko po prostu taki wybór na życie. Ukształtowany przez paranoję ekonomiczną, która pozwala i całą tą psychologię tak naprawdę społeczną, która pozwala na zaistnienie tego typu ludzi i krzywdzi ludzi. I teraz wyobraźcie sobie, że istnieje ustawa o związkach partnerskich. I każdy może w tym momencie mieć partnera, ale musi go ujawnić. Proszę Państwa, pan Biedroń i pan Śmiszek nie są z mojej bajki. Politycznej oczywiście. Ja się absolutnie nie zgadzam, ale ja tych ludzi szanuję. A wiecie dlaczego? Dlatego, że oni żyją otwarcie. I nie interesuje mnie jak, co i gdzie, tak jak mnie nie interesuje w jaki sposób, proszę wybaczyć, ale to ma być ostry program, tak jak i tamten. Pan redaktor ma z żoną różne rzeczy sobie robi, gdzie, jak, kiedy. To mnie nie obchodzi. Oni są taką samą parą, jak ja z żoną, czy pan redaktor z żoną, czy ktokolwiek. W tym momencie, proszę Państwa, jeśli by to dotyczyło całych wszystkich homoseksualistów, czy wszystkich ludzi o innych preferencjach seksualnych, jak zakładają związki partnerskie, no to zobaczcie, co się dzieje. Wszyscy wszystko wiemy. Nie można odkrywać wszędzie, nie, my się nie ujawniamy, bo nas będą wytykać palcami na ulicy. Rozpoczyna się normalne życie normalnych ludzi. Nie obchodzi mnie to. Polska jest krajem piekła, dokładnie piekła hipokryzji, stworzonej między innymi przez takie środowiska, jak to środowisko pisowskie, o którym mówią rozmówcy w tym programie. Tutaj oni wymieniają Macierewicza. Ja nie chcę mówić, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, ponieważ to będzie słowo przeciwko słowu, bo nauczyłem się, że wolę mieć twarde dowody. Ale wiem o paru rzeczach. Wiem również o tym, o czym nie było w tym programie, o klubie specjalnym dla gejów, gdzie razem bawią się ze sobą posłowie, niektórzy zwolennicy PiS, nazwijmy to, nawet wysokiego szczebla i znani PiS, i także pewien pan, o którym było mówiono, znany bardzo, również przeciwnik polityczny PiSu, który jest wiecznie w makijażu, który też się nie ujawnia, nie wiem dlaczego, i razem bawią się z młodymi chłopcami. I że wiem, że to jest chronione zarówno przez były BOR, jak i przez policję. Bo z tego programu wynika ogromny proceder przestępczy. Wynika stręczycielstwo i prostytucja, nad którą roztoczyło opiekę państwo poprzez swoje organy, bo wszystko to, o czym mówiła ta damka, jest karalne.
jest absolutnie karalne i powinno być karalne, bo to jest handel żywym towarem i stręczycielstwo. I dzięki braku również związków partnerskich taka rzecz jest możliwa. Ale nie zaatakujemy przecież nikogo z LGBT. Bo przecież jakże to? To jest biedny człowiek, homoseksualista, którego ja będę wytykał palcami. A mnie akurat absolutnie nie obchodzi, czy on jest homoseksualistą, czy heteroseksualistą. Jak mnie okradnie, to mu przywalę bez względu na to, jaki ma kolor, jaką religię i kim jest. Co więcej, nie da się wówczas zamieść pod dywan pewnych spraw. Nie ma, proszę państwa, możliwości ukrycia pewnych spraw. Wszystko jest legalnie. A więc, jeśli w tym momencie przy istnieniu ustaw o związku partnerskim nie ujawnisz się, no to przykro mi, to jest twoja prywatna sprawa. Nie będziesz korzystał z dobrodziejstwa ochrony państwa, tak jak każdy heteroseksualista, ale nie będziesz mógł mówić o tym, że państwo cię niszczy. I teraz wyobraźcie sobie posłów PSL, niektórych PO, niektórych z tych innych ugrupowań, no całą masę posłów PiSu, nie mówiąc o księżach, którzy już nie mogą być ofiarami. Bo w tej chwili proszę zobaczyć, mówimy wszyscy o celibacie, o tym, co się stało na różnych plebaniach, męskich prostytutkach odwiedzających plebanie. Przecież wiecie, o czym dokładnie mówię. Wiecie, o czym dokładnie mówię. Ale jednocześnie w tle jest coś takiego, no tak, bo to wszystko dlatego, że u nas LGBT jest hejtowane. Ja cały czas uważam, że ten hejt leży w interesie części tych środowisk. Notabene mój znajomy, bardzo dobry znajomy, który jest homoseksualistą i się tego nie wstydzi, nie cierpi LGBT, tak jak wielu homoseksualistów. Mam dwie znajome w Poznaniu, które żyją w związku partnerskim, wzięły ślub w Holandii, w Polsce oczywiście nie mogą wziąć, które są uroczymi dziewczynami i które też nienawidzą tego LGBT, tęczowych marszy i tego wszystkiego, uważając, że to służy, działa przeciwko nim. Tego LGBT nie chce słyszeć. LGBT zaatakuje mnie i poda do sądu, i nie, a jeśli by i A poda do za co? sądu, Spokojnie. a za to, że śmiem krytykować. Ja się Natomiast, nie boję. ale Ja to. się nie boję. Ja to mówię z punktu widzenia, mówię, bo ja w każdym staram się zobaczyć człowieka. To, co zobaczyłem w tym programie, zobaczyłem, w jaki sposób politycy uprzedmiotowują ludzi. Wszyscy stajemy się dla nich tylko i wyłącznie przedmiotem. Tutaj w tym momencie przedmiotem zabawy, bo to tak nazwę. Nazwałbym oczywiście, gdyby to nie była audycja, która będzie na YouTubie, to ja bym to nazwał po swojemu, ale nie nazwę, ale nie mogę tego zrobić. W związku z czym wyraźnie o tym mówię. Proszę państwa, dam państwu pewien przykład, jak to działa. Jak to działa? Taki historyczny, nie dotyczący oczywiście seksu. Otóż, jak państwo wiecie, generał Jaruzelski, każdy pamięta, miał fisia na punkcie alkoholu, bo sam był abstynentem. Każdy Adolf zawsze jest abstynentem, niestety. Sam był abstynentem. I wymyślił coś takiego. Poza wódką od 13, co spowodowało, że i nie w święta, zakaz sprzedaży alkoholu był w niedzielę, w soboty zdaje się, w niedzielę i wódka od 13. Ale na Placu Zbawiciela działała prawie jawnie nieczynna kolektura Toto, gdzie zawsze człowiek mógł kupić sobie wódę, o której chciał, kiedy chciał, w jaki, przez 7 dni w tygodniu. Oprócz tego, proszę państwa, wystarczyło mieć dolara i bona. Notabene w dolarze było taniej, bo 75 centów, bo nie było, zdaje się, 90 centów tak zwanego. Wejść sobie do Baltony na ulicę Partyzantów, teraz Oleandry, od godziny 9, tak jak i w Peweksie czynnymi, nie od 13, można było kupić za tego bona wódę. Najlepiej było w knajpach, gdzie on w pewnym momencie wymyślił dwie rzeczy. Alkohol tylko do konsumpcji i tylko na 50. Efekt był taki, że jak dwóch oficerów szło sobie do Krystalu, do Budapesztu Krystal, zjeść sobie spokojnie, wypić sobie spokojnie śniadanie i zamawiało pół litra, to kelner przynosił 10,5, bo musiał sprzedawać na 50. I jeden plasterek przechodni sera, bo było do konsumpcji. No i poganiał tylko człowieka, prosił, żeby nie jeść sera, bo będzie dla innych. I poganiał wszystkich i poganiał tylko, bo się kieliszki kończą, a następnych są. A teraz wyobraźcie sobie, jak przyszło czterech oficerów i zamawiało litr albo półtora. Ile to było kieliszków? Druga taca przychodziła z kieliszkami, drugi stolik po prostu z kieliszkami. Bo pan generał Jaruzelski wymyślił wychowanie w trzeźwości. I to po 13, po 13, proszę państwa. Po 13. I to jest coś, i to jest, proszę państwa, efekt, i taki efekt mają tego typu głupoty.
Ja apeluję do wszystkich tutaj, korzystając właśnie po obejrzeniu tego programu, do wszystkich przeciwników ustawy o związkach partnerskich. Poprzyjcie ją, poprzyjcie ją. Ustawa o związkach partnerskich skończy tą hipokryzję, skończy ten fałsz. Będzie wiadomo, kto jest kto i jak dalej, i wszyscy będą mieli równe prawa. Nie będzie niesłusznie pokrzywdzonych, nie będzie słusznie pokrzywdzonych, nie będzie można robić sobie martyrologii, dlatego że jako homoseksualista jestem tutaj przez społeczeństwo pokrzywdzony. Proszę Państwa, nikogo to tak naprawdę nie interesuje. W kraju, w którym minister Henning-Kloska opowiada, że bardzo dobrze, że ludzie są biedni i nie kupują tekstyliów, ponieważ to jest dobre dla środowiska, to może lepiej, żeby powiedziała, że bardzo najlepiej było, gdyby większość tych ludzi sobie umarła i rozłożyła się, nawożąc ziemię. To wtedy jest to lepsze dla środowiska. Zajmujemy się pierdołami. Dosłownie pierdołami. Mogę powiedzieć pierdoły? Tylko raz. I tak to wygląda. Tak to wygląda. Natomiast w tym wszystkim jest jeszcze sprawa czysto polityczna, dotycząca głównych przeciwników LGBT i ludzi o innych preferencjach seksualnych. Zauważcie, że mówię ludzi, ludzi, powtarzam ludzi, bo to są dla mnie ludzie tak samo prawni jak ja i oceniam ich tak samo, jak oceniam białych heteroseksualistów, więc albo są złodziejami, albo nie, albo są dobrzy, albo źli, albo głupi, albo mądrzy. To środowisko, które, jak to się ładnie mówi, klęczy pod figurą i diabła ma za skórą? Jak to się mówi? Że albo No tam tak. diabeł się wornat przebrał i ogonem nam przedzwoni? Czy jak to się w ogóle mówi? Pełnej hipokryzji. To ludzi na ogół z kręgów kościelnych. To jest przerażające. To, co mówicie, ja nie, o Antonim Macierewiczu, teoretycznie może być prawdą. Nie wiem, nie ma dowodów i to zawsze będzie, i przypuszczam, że już wiem, jaka będzie jego narracja, jeżeli zostanie zmuszony do narracji, a nie poczeka, aż to wszystko minie. Co prawda, on zaraz powie, że to wszystko jest działanie WSI i działanie ruskiej agentury tylko dlatego, że dzisiaj miał się ukazać, czy zapowiedziane zostało ukazanie się raportu z działania Komisji Smoleńskiej, gdzie on tam jest parę wniosków do prokuratury, więc natychmiast będzie doj, dlatego uruchamiają to. Ale ja już od razu zdyskontuję to, co powie najinteligentniejszy z nich wszystkich poza Kaczyńskim, Antoni Macierewicz. Prawda? To dlaczego trzeba to wyciągać? Dlaczego akurat to? Dlaczego nie wyciągnięto czegoś innego? Tylko akurat to, więc coś w tym jest. Faktem jest, że to mieszkanie tam pana Antoniego Macierewicza było tam, gdzie i tak chyba wyglądało wejście do tego mieszkania, a wiem na pewno, że tak wyglądało, jak to opisuje ta Danka, której serdecznie współczuję. Ale proszę państwa, jeśli ja idę dalej nawet, bo jeśli proszę państwa, zalegalizujemy marihuanę, to nie będzie mafii sprzedającej marihuanę i zlikwidujemy szereg przestępstw. Jeśli przypominam, że penalizacja alkoholu spowodowała powstanie ogromnej mafii, z którą Amerykanie poradzili sobie dopiero po zlikwidowaniu rodziny Gottlieb, a to jest przełom lat 80., 90., czyli bardzo długo walczyli z mafią. Walczyli z mafią. Chcę powiedzieć, że jeżeli się odpenalizuje prostytucję i jeżeli prostytucję jakąkolwiek, męską czy żeńską, to w tym momencie zlikwiduje, nie będzie możliwe istnienie takich przedsiębiorstw, jak te przedsiębiorstwo opisywane przez panią Dankę i przez tego To nie jest on, dziennikarza. on prosił, żeby mówić o nim per Daniel, zdaje się, bo pani Danka to była jego kreacja, pod którą A się. nie wiem, jeżeli nie kojarzę. No Nieważne, dobrze, ale to przez dobrze. Daniela. No dobrze, przez Daniela, przez tego człowieka, który tam po prostu opowiadał, i przez dziennikarza, któremu notabene gratuluję odwagi. Bo rzeczywiście, w sytuacji, gdzie nagonkę na osoby o innych preferencjach seksualnych, taką samą nagonkę podtrzymują tak naprawdę, taką samą nagonkę robi się w Polsce te środowiska, które się nazywa katolicko-narodowymi, bo tak to trzeba przyznać, tak zwane środowiska porządnych. Ale szkoda, że tam jednak nie padło zdanie, że również ze środowiska, że ta nagonka jest w interesie i troszeczkę podtrzymywana przez środowiska LGBT. Bo naprawdę przyjemnie być ofiarą. Naprawdę można ukryć każde swoje świństwo.
Ja powiedziałam o pewnym klubie dla gejów w Warszawie. Jest też pewna agencja towarzyska w Warszawie na Żoliborzu w jednym, ale nie, to nie ta willa, o której myślimy wszyscy, chociaż to też na Żoliborzu. To jest cholera, to też nie jest tak daleko od placu Wilsona, zwanego kiedyś Komuną Paryską. Nie jest to tak daleko od placu Wilsona, ale jest taka willa na samym końcu takiej małej uliczki, nie będę wymieniał nazwy, która jest chroniona przez policję, BOR i nie tylko przez różnych rzeczy, gdzie bywają w tej, różne panienki tam bywają. I nie tylko panienki, i bywają tam różni klienci. I tego typu rzeczy są naganne. Bo jeśli mówimy o uczciwości, jeżeli PiS ciągle krzyczy o moralności, uczciwości i tak dalej, a Macierewicz pierwszy razem z Kaczyńskim, to na miłość boską ujawnijcie. Ja naprawdę nie będę krytykował Kaczyńskiego czy Macierewicza za to, że są gejami. Bo to ich sprawa. Co mnie to obchodzi? Ale Tam jest to to, ale wchodzą. pan się zgodzi z tym, że jednak jako wieloletni praktyk wywiadu i kontrwywiadu, że ukrywana orientacja homoseksualna dla polskich polityków, szczególnie w tej formacji, stanowią element werbunku, element nacisku, element. Oczywiście, że tak. Ja o tym mówiłem, ja o tym chciałem powiedzieć, że w ten sposób doprowadzają do sytuacji, w której tworzą materiały werbunku i znaczy podstawę werbunku taką, jakiej już nie ma praktycznie na świecie, bo ona jest niemożliwa tak na dobrą sprawę w Wielkiej Brytanii, we Francji czy w Stanach Zjednoczonych już, ale w Polsce jest, staje się być możliwa, w Polsce i w Rosji. To jest ciekawe, bo to jest takie rosyjskie podejście. Ja przypominam, że konkretne ustawy anty-LGBT zostały wydane w Rosji przez Putina, zakaz tej samej propagandy homoseksualnej i tak dalej. Ale proszę Państwa, mnie naprawdę nie interesuje, jeżeli będzie w kiosku jakiś taki, no nie wiem, jakiś miesięcznik dla gejów, bo coś takiego wychodzi, ja na to nie zwrócę uwagi. Autentycznie. Natomiast na pewno zwrócę uwagę na fakt, który pokazuje, czy, przepraszam, no może nie powinienem wymieniać, dobrze, na czasopismo, które pokazuje taką ładną kobitkę na okładce. To oczywiście, bo taki jestem. Ale nie obchodzi mnie ten, że obok ktoś kupił ładnego faceta. No, dla mnie faceci nie są ładni, dla kogoś tam mogą być ładni. Proste. Proste jak konstrukcja cepa. Ale proszę Państwa, nie wiem, czy to nie jest utrzymywane właśnie specjalnie. Bo z jednej strony zawsze mogę być ofiarą, prześladowaną, ale z drugiej strony dostarczam dobrą bazę werbunkową dla obcych służb. Konkretnie tych, czy ze wschodu, czy z zachodu, nieważne. I raz jeszcze powiem, mnie naprawdę nie obchodzi, czy Kaczyński jest gejem, czy nie jest. Mnie naprawdę nie obchodzi, czy Macierewicz lubi chłopców, czy nie lubi chłopców. Mnie to absolutnie nie interesuje. I takich będę krytykował za to i krytykuję za to, co mówią. I nigdy nie użyłem tego argumentu. Użyłam po raz pierwszy. Ale to jest, Teraz. ale mówimy jeszcze raz o partii, która uczyniła sztandar No. krytyki, ja bym powiedział tak, obrony, ja bym powiedział tak, bo są dwie rzeczy. Kiedy mówimy o LGBT, to nie, ja nie mówię o jakiś, tak jak pan to mówi, że ktoś jest tam wrogiem LGBT, bo jest wrogiem jakichś obrazoburczych demonstracji. Uważam, że każdy ma prawo demonstrować niezależnie od orientacji, poglądów politycznych i tym podobnych rzeczy, jeżeli się to mieści w ramach poglądów dopuszczalnych. No ja nie powiedziałem, że jestem wrogiem tych demonstracji. Ale ja mówię, że dla mnie to, co robi Kaczyński, to jest właśnie to sztuczne utrzymywanie dyskryminacji. Oczywiście pełna zgoda, że legalizacja związków partnerskich jest jak najbardziej tak. Ja nawet mówię, chociaż ja lata temu, jak mówię o ewolucji swoich poglądów, tak by mnie ktoś 15 lat temu zapytał, 10, czy jestem za tym, żeby pary jednopłciowe mogły adoptować dzieci, to bym powiedział, że nie. Natomiast pod wpływem widzenia tego, co się dzieje w domach dziecka i pod wpływem konkretnych, bo robiłem kiedyś raport dotyczący pewnych określonych zachowań i tym, że ludzie czasem występują, żyjąc w nieformalnych związkach jednopłciowych, o adopcję jednoosobową, w którym takie dziecko dostaje, zamiast dostać dwoje rodziców, dostaje tylko i wyłącznie jednego. Po przemyśleniu sprawy doszedłem do wniosku, że nie ma żadnego powodu ani naukowego, ani tego, żeby nie zezwolić jednopłciowym parom na adopcję dzieci, jeżeli mają taką wolę ku temu, jeżeli można jakieś dzieci wyrwać z systemu. I
przedstawiając, zrównując wszystkie prawa osób żyjące w jednopłciowych związkach z jakimiś patologicznymi, konkretnymi rzeczami, które mają zohydzić ich, że demoralizacja dzieci, jednocześnie kompletnie zarządów PiS-u zlekceważony przypadek patologii w tak zwanych rodzinach zastępczych, które były wiele przypadków, w No których właśnie. zdarzyły się tam jakieś gigantyczne tragedie, którymi nikt się nie zajmował, no bo to heteroseksualne rodziny, więc o co chodzi, w czym problem. Ja tutaj widzę to zagrożenie, że Jarosław Kaczyński powiesił sobie ten hejt na, już nie używając hejt na LGBT, żeby nie użyć właśnie wulgarnych określeń, bo to po prostu się świetnie sprzedaje. To jest tak, jak jest. Panie redaktorze, tak, oczywiście. Ale to jest uderzenie do w ogóle do. Ale to jest dowód na uprzedmiotowienie człowieka, ograniczenie człowieka tylko do przedmiotu seksualnego. Bardzo przepraszam, jeżeli ja widzę kobietę, w moim przypadku heteroseksualisty, to ja widzę przede wszystkim człowieka, a nie obiekt seksualny. Ja chcę obejrzeć obiekt seksualny, to proszę mi wybaczyć, nie będę tutaj podawał. Są zarówno kanały filmowe, jak i kanały w internecie, gdzie takich filmów o miłości, w których się mało mówi, a dużo mlaska, to mogę powiedzieć, mogę obejrzeć całą masę w tym momencie. Ale to nie jest, proszę Państwa, dla mnie obiekt seksualny. Od razu, na samym początku. Nie na tym to polega. Zupełnie inne instynkty działają. A to, co robi Kaczyński i co robią oni wszyscy, biorąc na sztandary w LGBT, różne rzeczy, walkę z tym wszystkim, jest sprowadzeniem człowieka, i to robi Kościół również, tylko i wyłącznie do przedmiotu seksualnego, czyli przedmiotu rozrywki dla mnie. To jest troszeczkę bez sensu. I ja to mówię po raz pierwszy ostro i szczerze. Może nie tak ostro, jakbym chciał to powiedzieć, bo chciałbym powiedzieć to bardziej ostro, ale wtedy nie byłoby tego filmu na YouTubie. Poza tym poruszył Pan bardzo ważną rzecz. Popatrzcie, przeanalizujcie wszystkie przestępstwa przeciwko dzieciom. One są zrobione, te przestępstwa straszne, o których my mówimy, te sprawy Kamilków, różnych rzeczy, co chwila się zdarza coś takiego. To wszystko jest w środowiskach, to wszystko są tworzone przez rodziny heteroseksualne, dokonywane te okropne przestępstwa na dzieciach. Również przestępstwa pedofilii, rodziny heteroseksualne, bardzo porządne, chrześcijańskie, katolickie. Nie ma tam ludzi, których można zaliczyć do środowisk LGBT. Nie ma tam ludzi. Nie ma tego potwierdzenia również na świecie. Jeden przypadek znaleziono, dwóch homoseksualistów gdzieś we Włoszech, które sobie tworzyło takie rzeczy, które coś takiego, ale tego nie ma. To, co pan powiedział o domach dziecka, i tu teraz przyznał się do czegoś, w książce pod tytułem Metatron opisałem historię przesłuchania młodego chłopca 10-letniego, który był wypożyczany z takiego domu dziecka przez jednego z głównych polityków. W Metatronie rządzi partia taka mocno, bardzo mocno narodowo-katolicka, i przez polityków tej partii prawomyślnych, wspaniałych katolików z żoną i z dziećmi. I on wypożyczał tych chłopców i gwałcił tych chłopców. Tutaj ludzie, wiem, że jak to przeczytali, to wręcz płakali, niektórzy mnie zdaniem nie widzieli. To teraz powiem, to jest autentyczny zapis, który pamięta z przesłuchania takiego dziecka, w którym uczestniczyłem. Autentycznie uczestniczyłem. Uczestniczyłem również w pewnej akcji antypedofilskiej na początku lat 2000, zakrojonej na całym świecie przez FBI. I o dziwo, w wypadku Polski były trzy czy cztery osoby zamieszane. Wszystko pochodziło z rodzin. Oni zostali zneutralizowani dość dokładnie. I to wszystko pochodziło z pięknych, wspaniałych rodzin z portrecikami Jana Pawła i ze wszystkich historii. Nie byli to, oni po prostu zarabiali pieniądze na tej zasadzie. Niestety, proszę Państwa, czas z tym skończyć. Dlatego powiem wprost, każdy, kto jest kto jest przeciw związkom partnerskim, każdy, czy bez względu na to, z jakiej partii pochodzi, jest za hipokryzją, fałszem, za to, by nadal istniały takie agencje towarzyskie, które zarabiałyby pieniądze na naiwnych, młodych chłopakach, których można ukształtować w taki sposób, które po prostu tworzą z człowieka przedmiot
przedmiot seksualny, to człowieka swoiste vibrato. Tak to jest. I dlatego ja powiedziałem, ja wzywam wprost do tego, żeby się Donald Tusk nie uginał i niech powie temu PSL-owi, że rzeczywiście uważajcie, bo modlicie się pod figurą, a diabła macie za Ale skórą. Chciałem, że... są posłowie, którzy gardłują, posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, o których ja wiem, że jakby co powiedzieć, są przedstawicielami tego środowiska. Jakby powiedzieć, nie ganiałem za tą wiedzą. Ona mnie dopadła przy jakichś tam śledztwach dziennikarskich, gdzie się pojawiały że kwestia właśnie szantaży. Ja mam jeszcze jedną, żeby na przykład. Prostytucja w Polsce jest legalna, nielegalne jest stręczycielstwo, ale ona jest legalna, ale jednocześnie jest kompletnie nieopodatkowana. W Niemczech zrobiono z tego normalną branżę gospodarki, w której państwo umyło ręce od tego, czyli mówi, wszystkie pieniądze, które na tym zarobimy, pilnujemy zdrowia pracowników seksualnych, pilnujemy, żeby nikt nikogo nie wykorzystywał i pieniądze, które zarabiamy na tym, przeznaczamy na wyciąganie ludzi z tej patologii. Czyli uważamy, że nie obrażamy się na świat, że jest taka mowa, że jest to najstarszy zawód świata. Ja mam wątpliwości co do tego, że. A tak się mówi, że to prostytucja to jest najstarszy zawód świata. Ja mam wrażenie, że w ogóle utrzymywanie wielu takich hipokryzji, właśnie nielegalnych, czyli wszyscy wiemy, że prostytucja, uwaga, istnieje i będzie istnieć, więc nie wprowadzanie tych podatków, nie wprowadzanie ochrony prawnej dla osób. Prostytutek. To jest wręcz zaproszenie, stworzenie segmentu gospodarki, która siłą rzeczy będzie podlegała mafijnym regułom. Oczywiście szarej strefie i powstanie różnych band, co widać dokładnie w Polsce, w Polsce i co widać nawet po rozwoju mafii w Stanach Zjednoczonych. Panie doktorze, oczywiście, że tak. To zresztą zaczął Cezar Tyberiusz bardzo dawno temu, bo ponad 2000 lat temu, który usankcjonował i opodatkował prostytucję, stąd są domy na rogach ulicy pod czerwoną latarnią, gdzie urzędnicy podatkowi, gdzie prostytutki musiały płacić albo od klienta, albo ryczał. Nieważne. Oczywiście, że tak. Poza tym opodatkowanie tego, tak jak alkoholu czy papierosów, akcyza. Opodatkowanie prostytucji spowoduje przede wszystkim pieniądze na ochronę zdrowia. Bo przecież przypominam, że również w tych superkatolickich, bardzo mieszczańskich Niemczech, w których działał również Freud w tej cywilizacji, nie tylko, istniały książeczki dla prostytutek. Prostytucja była legalna, założenie tego przedsiębiorstwa było legalne. Tak, powoduje się, że istnieją takie potworne rzeczy, jak te wszystkie ukryte czy bądź nieukryte domy, zwane domami rozrywki. Zresztą w Wielkiej Brytanii, proszę Państwa, jeszcze w latach, na początku lat 90., prostytucja była karalna. Nie można było publikować niektórych takich dziwnych pism, ale wszędzie widziałem, w Soho było models available, modelki. Nie używano słowa prostytucja, bo to jest kwestia prostytucji, użycia tego słowa. Niestety, jeżeli ktoś wybiera taki zawód, no to taki zawód wybiera. Można to nazwać sex workerem. Ja nie lubię tego, to jest bzdura. Prostytucja to prostytucja, proste. Nie oznacza, że ja mam tą prostytutkę od razu odsądzać od czci i wiary. To jest jej sprawa. Tym bardziej, że proszę Państwa, w historii kultury tego świata, szczególnie w religioznawstwie, i kto się tym interesuje, tylko przypominam, religioznawstwo nie dotyczy tylko i wyłącznie, nie jest związane z katechizmem Kościoła katolickiego i nie dotyczy tylko katolików i chrześcijan, tylko religii jako takiej. Istnieje coś takiego jak prostytucja sakralna. Prostytucja sakralna. Istniała ona również w starożytnym Rzymie i jeszcze przed starożytnym Rzymem. I proszę Państwa, no niestety miało to pewne ograniczenia prawne i ograniczenia związane z religią, tylko i wyłącznie, ale istniało coś takiego i będzie istnieć. Czy to jest najstarszy, czy nie najstarszy zawód świata? Nie wiem. Nie obchodzi mnie to po prostu dlatego, że to jest związane z instynktami człowieka i tak na dobrą sprawę do tych instynktów należy pociąg seksualny, ale również konieczność zaspokojenia głodu, czy konieczność wydalania z siebie odpadów. To jest idealnie tak samo.
I to nie to, że ja chcę obrazić kogoś, czy nie, ale chcę pokazać, że to jest najstarszy chyba biologiczny przemysł na świecie, bo człowiek zawsze coś uprawiał, na coś polował, żeby zjeść, prawda? Żeby przeżyć. Podobnie jest i z tym. I jeśli, tylko że tak jak powiedziałem, i proszę nie traktować tego jak atak na LGBT, ale proszę państwa i środowiska LGBT, szczególnie te działające politycznie, czy wam nie jest wygodnie być ofiarami? Czy wam nie jest wygodnie krzyczeć tylko wyłącznie o tym, że zróbmy związki partnerskie, nie chcemy zrobić, bo wiecie dobrze, że u nas w Polsce to zawsze pojawi się jakiś facet z PSL-u czy od Hołowni, który będzie krzyczał, że nie, bo to niezgodne, niemoralne i tak dalej. A moralne jest zapraszanie męskiej prostytutki na plebanii i doprowadzanie jej do śmierci. Czy to jest po prostu moralne? Moralne jest to, o czym mówił ten pan Daniel, czy jak on tam się nazywa w tym filmie. To jest moralne. Na to się gotujecie. Jeżeli będą związki partnerskie, to będzie niemożliwe. Czy będzie, nie, mówmy się, nie będzie niemożliwe, tylko pewnie będzie mniej tej hipokryzji. Nie, nie będzie możliwe. Nie będzie Musimy zacząć, hipokryzji. musimy skończyć. Mamy w Polsce dyskryminację. To już ona nie jest jeszcze taka, jak była lat temu 20, natomiast ona istnieje. Bez wątpienia, no, trudno sobie jeszcze w Polsce wyobrazić żołnierza zawodowego, o którym wiadomo, że jest w związku. Nie, no tak, panie Janku, tak, ale tylko dlatego, panie redaktorze, że tacy ludzie, których się nazywa kryptogejami, Ale to właśnie, tacy ludzie, których ja... przepraszam, tudzież to, co się działo w agencji wywiadu. No. Chodziły całe dowcipy, że po prostu, że no, że pan lepiej zna te dowcipy. Ja się zastanawiam, czy ja mogę ten dowcip opowiedzieć, bo dlatego mówię, że się zastanawiam, ale powiedzmy sobie, bywały takie lata w kierownictwie wywiadzie, że no, wszyscy wiedzieli, że kierownictwo wywiadu jest, nazwijmy to, ma inną orientację od powszechnej, chociaż większość miała żony i No jeden nie miał. no jeden nie miał. Natomiast chodziło o to, że jak ja kiedyś zadałem pytanie takiemu wpływowemu amerykańskiemu człowiekowi, skąd jest u was ciśnienie właśnie na te prawa LGBT, na to, żeby nawet nie tylko skończyć z dyskryminacją, ale nawet w jakimś stopniu, trochę tak jak była kiedyś akcja afirmatywna, że za lata dyskryminacji ludzi czarnoskórych, że tam jest jakieś preferencje. On mi powiedział, że sekret polega na tym, że ukrycie, pozostawanie tych ludzi poza obiegiem, poza wiedzą publiczną powoduje istnienie bardzo silnej grupy nacisku, która jest ponad podziałami politycznymi, a to jest niedobre dla państwa, kiedy tego typu akcje działają. Ja mam wrażenie tutaj, że ustawa o partnerstwie to jest pierwszy krok do tego, bo oczywiście w tej ustawie nie przejdzie. Tam jest tak zwana mała piecza, ale ta mała piecza, czyli możliwość, wyobraźcie sobie, że jest tak, że ktoś ma swoje własne dziecko, żyje w związku jednopłciowym i drugi rodzic tego dziecka wyraża zgodę na tak zwaną małą pieczę, czyli tą opiekę nad swoim potomkiem i oni nie chcą nawet dać takiej możliwości. Więc ja uważam, To że. jest totalna bzdura, panie rektorze, tak, i ma pan absolutną rację. Ma pan absolutną rację. Oczywiście ja tu chcę powiedzieć, że tu nie chodzi o to, że o seksualizację dzieci, opowiadanie tych To jest głupot. bzdura, nie ma żadnych To dowodów jest na tak bzdura, robią. bo to nie o to, bo to nie o to wcale chodzi. Faktem jest, że niektóre z tych środowisk na siłę wykorzystują dla własnego, bo my też nie oddzielamy, że bardzo często ludzie, którzy się zorientowali, że się zrobi pieniądze na byciu homoseksualistą i byciu drag queen, jest taki film Carlosa Saurya, jak on się nazywa? No nieważne. Robi, że będziemy, i robią na tym ogromne pieniądze. Bo w internecie szczególnie. I to niestety jest też tym problemem, i to służy właśnie cały czas tej hipokryzji. Proste. Ale tu mam pan absolutną rację. To, co powiedział ten Amerykanin, miał absolutną rację. To jest po prostu wybicie z rytmu grównie formalnych związków ponad podziałami, ponadpartyjnych, ponad państwem istniejących po prostu. I ja jeszcze raz powiem, i będę to mówił, ci, którzy sprzeciwiają się ustawom partnerskim i ustawie o partnerstwie,
działają na rzecz wszystkich tych hipokrytów. Działają na rzecz Kaczyńskiego i na rzecz Macierewicza. Bo najgorsze jest to, że tę nagonkę na ludzi o innej orientacji seksualnej stosują ci, którzy są również innej orientacji seksualnej, tylko ukrywają to i robią z tego oręż swój i polityka. To jest dla mnie najgorsze. Tego nienawidzę. Ale jeszcze tylko podsumowując, bo nie, powiedział pan o kwestiach społecznych, z czego to tak naprawdę wynika, natomiast pominął pan wątek akcji politycznej. Ja uważam, to jest moja hipoteza, że to może być próba podporządkowania sobie Prawa i Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę. Stara zasada, wchodzimy do jakiegoś nowego miejsca, pojawił się Ziobro w tym nowym miejscu, po 14, po 13 latach nieobecności wrócił do PiS i trzeba po prostu rozpocząć, no jak to w więzieniu się mówi, że trzeba podejść do tego, no, może nie najsilniejszego, ale jakiegoś mocnego gościa wybijającego się, spuścić mu manto i wtedy wszyscy zrozumieją, o co chodzi. Ja mam takie dziwne wrażenie, że to jest wstęp do podbicia PiS-u przez Zbigniewa Ziobry, który chce być następcą Jarosława Kaczyńskiego, i mam wrażenie, że sporo tych ludzi z tego, którzy mają podobne upodobania i podobnie się boją zdemaskowania, będą dzisiaj teraz bardzo, bardzo grzeczni. Ale to oczywiście hipoteza. No ale może będą wokół Zbigniewa Ziobry, bo tak notabene, ja nie chcę nikogo powiedzieć, a mnie oskarżam, bo również słyszałem różne plotki na temat Zbigniewa Ziobry. Czy są one prawdziwe, czy nie, tego nie wiem. Patrzę na to, co widzę tak naprawdę. Nie mam na to żadnych dowodów. Jest to całkiem możliwe, tylko że jeżeli to jest tylko i wyłącznie spowodowane, ten artykuł pana Piotra, ten A ta program audycja. pana Piotra, audycja pana Piotra Krysiaka jest spowodowana tylko i wyłącznie zleceniem politycznym, to bardzo mi przykro. Nie, To nie w ma, nie takim ma, razie. nie ma, nie powiem tak, rzadko kiedy audycje są tylko i wyłącznie spowodowane, zawsze jest to połączenie kilku rzeczy. Jeżeli ktoś komuś załatwia, wie pan, jeżeli znajdzie pan dziennikarza, ja nie myślę, że nie ma w Polsce dziennikarzy politycznych, którzy mając możliwość przeprowadzenia takiego wywiadu z tym człowiekiem, by tego nie przeprowadzili, który jest wiarygodny, jest do zweryfikowania, wiadomo, dla kogo pracował, bo jest to, no, po prostu fantastyczny materiał dziennikarski. A kto tego człowieka przekonał do otwarcia i dlaczego, to już jest zupełnie inna sprawa. Ja zawsze mówię, że dziennikarz czasem, jak otrzymuje materiał, no nie jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, ja to mówię, teoria tekstu i pretekstu. Dlaczego dana osoba decyduje się mówić? Dlaczego dana osoba przekazuje kwity? Mówmy się, że praktycznie żadne śledztwa dziennikarskie by nie powstały, gdyby nie było osób, które podejmują jakieś działania. W większości wypadków, umówmy się, z przyczyn osobistych, że ktoś został pominięty przy awansie, że ktoś uważa, że powinien on awansować, że ktoś uważa, że gdzieś się źle dzieje. Takie altruistyczne, propaństwowe motywy działania, one, przynajmniej z mojego doświadczenia, są rzadkie. Zawsze jest to ktoś. Jest to żona, którą zdradził mąż, jest to mąż, którego wystawiła żona, jest to zawiedziona kochanka, jest to człowiek, który się czuje oszukany, jest to przede wszystkim, albo jest to na przykład człowiek, który jest zawistny, więc ja powiem inaczej. Ja bardziej tutaj nie wnikam w motywację dziennikarza, bo ten po prostu, jak sprawdził rzetelność materiału, no to i miał jaja, a pokazał, że ma, to opublikował. Ja bardziej się zastanawiam, kto sprawił. Ja sam piszę teraz książkę o Jarosławie Kaczyńskim, gdzie mierzę się właśnie z problemem, że większość moich rozmówców na hasło, żeby pogadało o swojej relacji z Jarosławem Kaczyńskim pod nazwiskiem, patrzy na mnie i mówi: panie, czyś pan się na głowę upadł? To mam przejść do historii, po prostu, że mam być zostać zapamiętany po prostu jako ten, który z nim funkcjonował. Panie, no. No właśnie, ale wie pan, to o czym mówię, ten program jest, pan mówi, że ze społeczeństwem, bo to jest bardzo ważna społeczna kwestia, a polityczna również, dlatego że na początku lat 2000 doszło do skandalu w jednej z ambasad, gdzie ambasador wykorzystywał dokładnie miejscowego krajowca, który miał poniżej 15 lat, a ponieważ temu państwu zależało na przyjaźni z nami w ogóle, więc poprosili poprzez Londyn wywiad polski,
ich wywiad, żeby sprawę załatwić sami. I dali nam co prawda tydzień nawet na to, żeby zabrać tego ambasadora stamtąd jak najszybciej, bo inaczej będą musieli wszcząć sprawę, bo tego typu rzeczy są. To dotyczyło dość ważnej postaci w MSZ-cie zresztą wtedy. I autentycznie to się zdarzyło w 2002 roku. Zresztą mnie żartobliwie nawet ten, który mi to zlecał, mówił, że jak będziesz go odbierał z lotniska, to staraj się chodzić tyłem do ściany. To było ogólnie znane w MSZ-cie. Więc proszę Państwa, szukamy takiej hipokryzji, chcemy tego. Dlatego ja to poruszyłem w tym aspekcie. To, co Pan mówi, jest sprawą polityczną. Boże, rzeczywiście tak. De facto to ja z przyjemnością sobie z Panem Piotrem Krysiakiem porozmawiał publicznie, oczywiście, jako człowiek zupełnie z drugiej strony, żeby w jakiś sposób i zadał parę pytań właśnie jemu, który zna to środowisko i te sposoby, który prawdopodobnie był w jakiś sposób prześladowany, i ujawnienie się jego wymagało na prawdopodobnie dużej odwagi cywilnej w Polsce, przynajmniej w Polsce. No cóż, dlatego ja to szanuję. Dobrze, szanowni państwo, czyli odpowiedź na pytanie mamy, że w Polsce po prostu musi się zmienić prawo i jakby na przykład uchwalono związki partnerskie, poziom patologii w tej relacji się zmniejszy. Ja twierdzę, że to nie będzie do zera. Do zera to trzeba A byłoby... na pewno Macierewicz nie byłby na już tak bardzo, nie musimy Znaczy ja twierdzę, że Macierewicz... udawać kogokolwiek. Czy on jest, czy fakt, że były związki partnerskie, by sprawiły, że korzystałby lub nie korzystał? Szanowni Państwo, dla mnie obrzydliwe jest to, że są to ludzie, którzy walkę z prawami mniejszości seksualnych powiesili sobie na sztandarze, a po godzinach po prostu hulaj dusza, piekła nie ma. I to jest obrzydliwe w tym wszystkim, bo... Ja pamiętam taką historię z początku właśnie 2021 roku, że gdzieś tam w metrze w kierunku Ursynowskim po prostu jakiś facet zaatakował parę dorosłych facetów, którzy się trzymali po prostu za ręce. I tam został atak nożem. Tam nie było żadnej śmierci, tylko sam fakt po prostu. Ja to wiązałem właśnie z tym, co wyczyniał Kaczyński z Kurskim w TVP. Tak, ale dwóch zalanych w trupa kiboli, Obejmujących, żyrających, to obejmujących się całkowicie i w dodatku z koszulkach patriotycznych, na to nikt, to nie jest obrzydliwe, tak? no właśnie. No więc właśnie, ale to właśnie to jest ten poziom hipokryzji, który chcemy piętnować. Szanowni Państwo, Holub, pan Piotr idzie i nagrywa dla Was Holuba 2. Holub 2 jest też już w korekcie. Więc w listopadzie, szanowni państwo, na pewno będzie Holub numer 2 dostępny, a na razie się kończy, szanowni państwo, nakład numer 2, więc nakład numer 3 przyjedzie do nas albo pod koniec tego tygodnia, albo na początku przyszłego. Ale, szanowni państwo, jak ktoś chce mieć pewność, że Holub do niego trafi szybko, to proponuję od razu skorzystać hognot.pl, ewentualnie capitalbook.com.pl z wysyłką za granicę. Ja też przypomnę o historii bez cenzury i o kanale, który założyłem z Andrzejem Gąsiorowskim, na którym będziemy opowiadać rzeczy dotyczące świata, ale też i Polski, tylko w różnym kontekście. Przede wszystkim z Izraela, z Bliskiego Wschodu, materiały z Rosji i z Ameryki źródłowe. Jest już tam ponad 1000 subskrybentów. Jeszcze nie ma materiałów dużych, ale już takie pomniejsze wirale z polskimi napisami już są. Zapraszamy. A ja Państwu i gościowi mówię do zobaczenia. Do zobaczenia.